Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Budynki energooszczędne i pasywne stają się powoli standardem w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Od roku 2021 w Unii Europejskiej nowo powstające budynki mają być budynkami o prawie zerowym zużyciu energii. Polska rozpoczęła już wdrażanie nowych regulacji prawnych, które wymagają obniżenia wskaźników zużycia energii w budynkach. W tej chwili standard polskich budynków jest dużo niższy od standardu energetycznego domów w krajach Starej Unii. W latach 70. XX wieku, podczas kryzysu naftowego, dostrzeżono, że energię do ogrzania domów należy i można pozyskiwać z alternatywnych źródeł. Szczególną uwagę zwrócono na rolę energii słonecznej w budownictwie. Idą domów energooszczędnych i pasywnych, czyli zużywających bardzo mało energii, jest przede wszystkim efektywne izolowanie termiczne, w którym dzięki elementom przegród energia słoneczna akumulowana w ścianach jest odpowiednio kontrolowana. W budynkach energooszczędnych i pasywnych stosuje się lepszą w stosunku do standardowych budynków izolację przegród zewnętrznych, wyższej jakości okna i drzwi wejściowe oraz wymienniki ciepła z wentylacji. Dom energooszczędny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzania i wentylacji jest niższe niż 50 kWh na metr kwadratowy. Dla porównania, domy standardowe zużywają około 120 kWh na metr kwadratowy rocznie. Istnieje szereg kryteriów, jakie należy spełnić, aby dom mógł nosić miano energooszczędnego. Do typowych cech takiej budowli należy: zwarta bryła, spora powierzchnia przeszkleni na nasłonecznionej południowej elewacji, zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych, szczelność wszystkich przegród podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych, zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dom pasywny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na energię cieplną jest niższe niż 15 kWh na metr kwadratowy. Zapewnia on mieszkańcom wysoki komfort cieplny przez cały rok bez konieczności zastosowania tradycyjnej instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. Niezbędną ilość ciepła uzyskuje się przez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Wykorzystuje się tu także tak zwane pasywne źródła ciepła takie jak urządzenia elektryczne, promienie słoneczne akumulowane poprzez przeszklenie południowych fasad, a nawet sami mieszkańcy, którzy też wydzielają ciepło. Ogromną rolę odgrywa również odzysk ciepła z wentylacji, a także radykalne zmniejszenie strat ciepła związanych z przenikaniem przez ściany, podłogi, dach, okna i drzwi. Koszty budowy domów energooszczędnego czy pasywnego są niewątpliwie wyższe. Jednak koszty utrzymania są znacznie niższe niż w domach wzniesionych w technologii tradycyjnej. Pozwala to na zwrot nakładów w racjonalnym czasie. Warto również zwrócić uwagę, że domy te są zdecydowanie bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu poprzez znikome ilości zużywanej energii. Aby podnieść efektywność swojego domu, już na etapie projektowania można zamówić w pracowniach projektowych tzw. pakiety energooszczędne, które pokazują co i jak zmienić w standardowym projekcie, aby podwyższyć standard energetyczny domu. Thank you